Salama. Witam serdecznie. Mariusz Szpakowski, Filipiny. Idziemy na szczepienie. Pierwszy raz się przydał samochód dzisiaj, bo deszcz padał i może padać. Więc pierwszy pożytek. Powiem wam, że nie lubię tych szczepień w dzidziusiu, bo kurczę, płaczę, to boli. Wiecie, co chodzi. A i jeszcze powiedzcie mi, bo jak byłem u pani doktor ostatnio, co byliśmy z Oliwierem, ona mnie się zapytała, że może zrobić takie szczepienia retrowirusowe. Ja się w ogóle na tym nie znam. Nie wiem, co to jest. Czy to jest dobre, czy nie. Jest po prostu jako dodatkowa opcja, nie? To trzeba po prostu zapłacić za to i szczepią. Koszt 3500 peso na Filipinach. Także jak mamy kogoś, kto się zna na tym, czy to powinienem zrobić, to dajcie mi znać. Ale wydaje mi się, że tak, bo nie wiem, coś mi się to retrowirusowe rzeczy kojarzą. Vanessa, idziemy po takim błocie, bo padało, więc... Ok, baby? Vanessa, wait baby for me. Dobra, kończę to nagrywanie, to widzimy się potem. Jesteśmy u lekarza, Boże, jaka kolejka. O jeje. Jeszcze nie wie, hej. Jeszcze nie wie, co go czeka. Hello. Zbiorowe szczepienia. You want? Teraz będzie jeszcze mi daddy krzyczał, tak jak ten poprzedni dziś. Danika coś musi wypisać. Musi zapytać, co to za szczepionka. Danika? What is the injection? The vaccine? Okay. Yeah. Polium i coś jeszcze. Pani trzyma Oliwiera, Oliver śpi. Zajęty z panią. Oliver zaszczepiony. Dwie szczepionki jakieś dostał. Próbuję teraz wydrukować dokumenty. Formularz w 8, coś dla Facebooka. Cały czas z nimi problemy są. O, no mnie. Tymko. O, dziewczyny drukują mi. Hi, baby. Hi, Blam. Chciałem wydrukować, podpisać, teraz skanują. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. What's your name? Vanessa, turn around, baby, when you reply. Carmen. Do tego punktu, do którego teraz przyszedłem, to dzieci ze szkoły przychodzą drukować. What do you want, baby? Popcorn? We need to ask mommy where to get popcorn. Okay? Okay. Goodbye. Facebook cały czas zmienia, aktualizuje system. Za każdym razem, jak zaktualizuje ten system, to my jako kreatorzy mamy problem. Jakieś błędy, jakieś takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. Na przykład teraz mi nie zapłacili wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. Mówiłem wam wcześniej, że nie płacą mi za subskrypcje, nie? Które macie płatne subskrypcje. To cały czas gdzieś tam wisi nierozliczony i to chyba od grudnia. A teraz już w ogóle przestali płacić za reklamy na Facebooku i chcą jakieś ten formularz W8, coś tam, ja chcę to zaploadować, nie mogę, nie mam możliwości, jest zaploaduj, ale nie mogę dołączyć do załącznika. Cały czas jakieś problemy, non stop. Co tylko aktualizacja, to jest problem z wypłatą, a potem nas, kreatorów, obwiniają, że to nasza wina, nie wiem, cały czas chcą coś weryfikować. Jakaś po prostu tragedia jest.
Więc byłem tutaj w maju, wydrukował się dokument, wysłałem ich, no to się przyczepili, że wyszedł mój podpis poza za linię i nie do zaakceptowania, więc jestem teraz tutaj drugi raz. Nie wiem, teraz pewnie w tym miesiącu, co będzie, będą musieli zapłacić, też nie zapłacą, bo oni tak robią, że na wszystko chcą sobie 3-4 tygodnie na rozpatrzenie, nie? Także, no, jak jest jakiś problem, to macie zawieszone wynagrodzenie z Facebooka na 2 miesiące. Raz to chyba 3 miesiące mnie płacili. Tak to właśnie wygląda jako kreator. A? What, baby? You want to go, mommy? Okay, I will take your mommy. So let's go. A to jest ta sukieneczka od Basi. No? Przyjechaliśmy na obiad. Taki tam obiad, lunch. W to miejsce, w którym kupowaliśmy samochód. Tutaj mają restaurację. I zjemy sobie. Nie wiem, czy chrzcinku nie zrobię. Już tak wstępnie rozmawiałem z tym panem, od którego samochód kupowaliśmy. Zobaczymy pierw, jak jedzenie smakuje. No, Vanessa, baby. Hej. Popatrzcie, co Vanessa zrobiła. Klapki zostawiła. Vanessa, baby. Take your slippers. Koszulki mają, patrzcie, czyli restauracja. Tutaj jest jedzonko. Patrzcie, jaki ja. Wow. Lokalne jedzenie. O. Nawet buciki można kupić. Ale koszulkę to pewnie jakąś wezmę sobie. Lubię te koszulki takie właśnie lokalne, Bohol, czy jak Cebu byliśmy. Już mam reklamować, to wolę. Wolę Bohol, czy no mówię, filipińskie atrakcje. O, to jest ładne. Danika, you have this, huh? You have this. Okay, let's sit. Jeszcze mają takie... O, to goloneczki są, nie? O. Proszę bardzo. Co to jest? Kurczak jakiś taki mini. Rybka. Ale to wygląda apetycznie. Słuchajcie, nawet wam nie pokazałem, zjadłem taki kłęty, byłem sorry. Ale dobre było. Popatrzcie na ten cylinder, jaki piękny. Widzicie? Super. Tu domek taki, a tu już zapalone, z drzewa zrobione, super, ale powiem wam, że ten jacht to robi robota. Danika chyba się nie najadła. Ja to tam wiem zawsze, co zamówić. Carbonara. Paliwo po 67,25. Za litr tu u nas w Carmen. Tak Wilaran podejrzewam ze 63. A ty co tu robisz? Jaki ty chudny, biedny. Same kości i skóra. Wróciliśmy do domu. 5:20. Pani powinna już iść. Nakarmić świnki, więc zmieniam ją. No. Toaleta zamontowana. Zlew zamontowany. Zobaczymy. Już jakiś tam progres jest, nie? No. Krany może podjadę jutro kupić tutaj. I tyle. Muszę zmienić ją, bo spóźniliśmy się. O, widzicie, teraz na wieczór montujemy tą lampę. Ona teraz jest wysoko, ale potem jak już Pepa idzie spać w nocy, to opuszczamy tą lampę, żeby małe miały
Ha? Nie. Nie. Żeby mamy miały ciepło, nie? So you will go? Yes. Yeah? Mm. I finish clean this room. Ah, this room you clean? Yes. And you clean her also? Yes. Pani ją wyczyściła. Cały boks wyczyściła też. Także Pepa miała prysznic. Przez trzy... I shower your mama pig. Yeah. I finish shower see. Your mama's pig. Salama. Przez trzy dni nie mogliśmy jej myć. Mnie zabraniało. Po porodzie, nie wiem. Kurczę, większe te małe. They are bigger now, huh? Mm. Big. Yes. I shower your mama's pig. Co tam, Pepunia? Ha? Już chodzę do ciebie. Czekajcie. Wejdę do tej mojej gwiazdy. Pepa, przejdź. Coś mi tu nie wpadła na pomysł, żeby wyjść teraz. Bo kochana, jak ja bym ciebie złapał. Jak ty 200 kilo. Hmm? Tak. Tak, co? Chcesz ugryźć pana? Nie, no nie ugryziesz, co? Jak możesz ugryźć? Mamy wieczór. Obok wcina kabanosy. Patrzcie. Pokroiłem mu tak w kawałki. Zaraz powiecie, że kabanosy daję zamiast sami, żebyśmy zjedli, ale coś jest z tymi kabanosami. Nie tak, chyba nie przetrwały próby czasu w transporcie, więc dałem tak na spróbowanie Ombokowi. No i nie, więc pokryłem mu całą resztę. Ombok, filipiński pies wcina polskie kabanosy. Synek śpi, już jest późno, zaraz film będzie, pewnie zobaczycie, bo już prawie 10:00. Dzisiaj przyszli sąsiedzi w bingo pograć. Nie przychodzą codziennie teraz, ale nie było ich. Kilka dni i dzisiaj znowu na kasę grają. Dałem im łyskacza, bo ja dzisiaj samochód opijam. O. I dałem im whisky z kolą, żeby spróbowali. I smakuje. Tutaj sąsiadce. I brat na dzień. Aj, 30.